Witam was wszystkich, jest to pora mojego normalnego wstawania. Łykam aminokwasy w granicach 10 tysięcy mg, maksymalnie 20 tysięcy, no ale w takim okresie jak teraz to jest 10 tysięcy. Pokażę wam moje przykładowe śniadanie na dzień dzisiejszy. Jak korzystam z tego, że są dobrodziejstwa natury, no to sobie kupiłem kurki i oczywiście jajka całe. 6 dzisiaj, smalec wieprzowy, ser wędzony, żółty oczywiście, bardzo go lubię, dużo wapnia zawiera i tłuszczu. No i co powiem, będę to wszystko tak powoli tutaj stopniowo robił i pokażę wam, ile to mi zajmie czasu mniej więcej. Następnie będę dorzucał ser wędzony, żeby się też roztopił, żeby to wszystko było w miarę płynne. Oczywiście no, trochę cierpliwości trzeba mieć. Nie jest to śniadanie, jaką się bardzo spieszy. W międzyczasie przygotowuję sobie inne pokarmy na cały dzień. O, tak wygląda ser, który się powoli roztapia. Będę go lekko teraz położę pokrywkę. On się tu już zarumienia. Wrzucam jajka. Zostawiam, żeby się to wszystko ścięło. Zaraz będę mieszał. W międzyczasie mojemu przyjacielowi tutaj odsypuję dzienną porcję kaloryczną orzechów włoskich, żeby go lekko wspomóc, bo już jest emerytem. Może trochę lepiej będzie słyszał i widział. Jajeczka się ścinają. Zaczynamy powoli mieszać drewnianą łyżką, żeby nie rysować patelni, chyba że macie jakąś super patelnię porcelanową, do której się i tak będzie wszystko przyklejać. I dalej tu trzeba lekko poczekać. W międzyczasie zrobiłem kanapeczki dla mojej żony, bo jakoś wybitnie dzisiaj wcześniej wstała. To się rzadko zdarza, żeby mnie wyprzedziła. No i co, zajmuje nam to 20 minut.